light. No ładnie. Ciekawe, z której strony mnie wyrzuciło. Mam nadzieję, że po tej dobrej. Is that a campfire? No to wychodzi. Niebo jest ładniejsze. Hejka, witam was bardzo serdecznie w The Long Dark Winter w odcinku o drugim części czwartej. Okej, znajoma twarz. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. Możemy porozmawiać? You again. How goes the war, my friend? Kiepsko. War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear, the cold, hunger, the old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man, I'm not sure... You still believe things are going to go back to the way they were? Lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. They're powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. I've had a lot of trouble with wildlife lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course, but the birds and beasts, their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think's spooking the wildlife? I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So you think the aurora is influencing the wildlife too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? Raczej nie. So, this is some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity, the power? And everything dependent on it. Animating it, or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. Okej, to wychodzi na to, że jesteśmy w jakiejś kapsule czasu. O, nawet mi się coś wspomniało z tym właśnie. Jak ktoś grał wcześniej w The Long Dark, to wie, o co chodzi. A jeśli nie, to... Trybie przetrwania, jeśli ktoś nie chce się pożegnać ze swoim 500 dniami, albo nawet dłuższymi, to może grać w kapsule czasu, ale tylko na Steamie. Bardzo ładna to zorza, ale niestety niebezpieczna. Okej, idziemy sobie sprawdzić, co się tam znajduje przed nami w wagonie. Ja to bym mogła taki cały czas nosem w górze. Sprawdźmy co w samochodzie. Może coś ciekawego? Jakaś karteczka jeszcze? Wiadomość napisana węglem.
Ten list został napisany węglem i jest zabrudzony ziemią. Siedem tej cholernej ciężarówce już 8 godzin, a wilki wciąż krążą wokół. Nie wiem, czy uda mi się dotrzeć do skrytki z zapasami, którą zostawiłem przy torach kolejowych na bagnach. Okej, kolejna skrytka. W rejonie zniszczone tory kolejowe. O, to gdzieś tutaj. Tutaj są zniszczone tory kolejowe. No ale już nie ma jej. Nie. Może to tam. Okej, no ale to. Może później. Teraz sprawdźmy tutaj. Pusto. Wejdziemy na dodatek. Opuszczamy fabułę. Jest strasznie. Zwierzęta są dziwne. To idziemy stąd. O, jednak nas nie puszczą. Nie, proszę. No nie mamy wyjścia. Ale przynajmniej jest ładnie. Okej, to chodź, wyjmę sobie zorze. Może nie zginę. Padają gdzieś. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. No i tam były. Podziwiaj zorze, a nie tam martw się piciem. No to za nie będzie. Została nam tylko woda, wszystko kupiliśmy u trapera. Tego wszystkiego to zapomniałam, że muszę iść do leśniczówki po włóczni. No i zagrasuje tutaj niedźwiedź. Boże, jest bardzo ładna i... Mam nadzieję, że też będziecie do tego przewidzieć. Oho. Jaki chwil gdzieś tu jest? Tylko gdzie? Zdecydowanie nie mamy czasu się nim zajmować. Jest wilk, jakiś zielony. Jeszcze baskerwilów. Okej, może nie będziemy musieli strzelać. O, tam następny. Trochę ryzykownie, ale... Okej, serio, dziwnie się zachowują. Nie widzę cię, dzięki ci wilczku. Jest zagłopotany całą tą sytuacją. No. Chyba już się odkręcił. Gonią nas dwa wilki. No przynajmniej coś tam próbują. No sobie poglądajmy. Nie wiem w sumie, czy mamy czas podziwiać. To jest ryzykowne. Może się to na źle skończyć. Ale jeszcze popatrzmy sobie. Zaryzykujemy. Może nas nie dogoni. Jakaś alejka tutaj. Latarnia.
zimno, niedobrze. Just wanna lay down for a bit. No to zdecydowanie nie mamy tutaj czasu, Willy, leżeć. Filip nas goni. To jeszcze jakieś pod wpływem zorzy. Pod wpływem. Są wilki pod wpływem. Lepiej z nimi nie zadzierać. Kto wie, co im tam strzeli do głowy. Jak widzieliśmy, strasznie dziwnie się zachowują. Lepiej uciekajmy. Okej, przejdźmy przez bramę. Mam nadzieję, że jesteśmy bardziej bezpieczni. No, ale musimy się szybko poruszyć do przodu, bo cały czas tracimy życie. Idziemy. Okej, jak nie wiecie, to wiektorza jest różowa. To jest, są cząsteczki połączone z azotem, a jak jest zielona, to jest z tlenem. Taka ciekawostka. Czemu to musi być tak strasznie? Mam nadzieję, że tu nie ma tego niedźwiedzia. Bo jak on jeszcze się stanie zielony, to już w ogóle nie wiem, jak z nim walczyć. Czym go pokonać. Okej, gdzieś tu wilk przed nami. Się dziwnie zachowują. Nie wiedzą, czy wyjść, czy na mnie czekać. Panie wilczku. Proszę tam sobie zostać. O, ucieka. Dziwne. Teraz dziwnie się zachowują. Niby chcą mnie zaatakować, a potem uciekają. Jezioro tajemnic, leśniczówka. I znowu coś. Nie się zaciął. I'm gonna bleed out soon. Kurde, się tu pchnąć nie możemy biec. Kurde, szybko. Okej. Albo się nam uda, albo nie. Nawet się nie odwracam. Szybko, szybko. Szybko do domku. Will, wytrzymaj. Feeling. Now, to find that spear. Will, to później. Okej. Okay. Jeszcze coś nam dolega? O nie, jeszcze jeden kwotok. Bandaże. O nie, nie mam bandaży. Rób bandaże. O nie, to się zeskończy. O nie, anuluj. Tego użyj. Okej. Zróbmy bandaże. Później, później. Teraz musimy bandaż. Tak, żeśmy się przygotowali. Nie mamy bandaży. Okej, używaj. Nasz wątek. Okej. Przeżyjemy. Jeszcze skręcona kostka. I'm too tired to think straight. Okej, no nie. Mamy kawę?
Nie. Jest za szybko. Zapalmy. Weź mi łóżko. Feels so good. I start breathing. Oh. Nie mam czasu telefonu odbierać. Gdzie to dzwoni? To na dole. Halo? Chyba zrobię sobie kawę. Okej, rozpalę ogień. That should help warm things up. To bardzo ciepło. Ciekawa. Okej, 13 minut. Jedźmy coś. Musiało się nazwać akurat w takim momencie. Okej, 7 minut jeszcze. Już mieliśmy wstrzykiwać. No, tylko na tyle. Hope I can still eat this. Okej, wyśniemy sobie. Można jakąś imprezę u trapera. O, trzeba ucznia. Damn. Looks like one little detail got missed in the trapper's legend of the old bear. The spear didn't survive the fight. Okej, no zawsze są jakieś szczegóły. Dociągnięcia. Kawa, pijemy. Okej, już nie tracimy życia. Możemy się teraz rozejrzeć trochę. Ale jeszcze wyleczymy. Chcemy jeszcze dostać zakażenia. Jeszcze jedno. I następnym razem musimy więcej niż bandaży. Okej. Teraz nas już nic nie boli, to możemy sobie jeszcze coś szukać. Is it food or? Wygląda, jakby ktoś tu był. Herbatkę pozostawiał. Robetę. Masło. O, królik. Jeszcze świeży? Znaczy nie. To zobaczmy, co jeszcze tu ciekawego znajdziemy. Skoro żyjemy. Nowa lampka. Okej, katalizator weźmiemy. Jak widać, przydaje się. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Racja. Kartka z mapą leśnych głosów.
Spotkajmy się przy opuszczonej leśniczówce na obrzeżach parku Jeziora Tajemnic. Urzędne GPS nieczytelne. Musimy powstrzymać tych z korporacji Breyer House. O, czyli leśne głosy mają zatarg z Breyer House. Should be good to drink. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Będziemy szukać ich skrytek. Wyszywali serce po tej akcji. Hope nobody needs this anymore. Jakiś tutaj przeżyliśmy. O! W końcu, Will. W końcu. Nam było potrzebne. To jest amunicja. Jak teraz wilki strzeżcie się. Okej, okay, wiem, że jestem przeciążony i zmęczony, ale... My się poruszamy strasznie powoli. Może coś odrzucę. Jakieś drewno albo coś. Troszkę szybciej. Okej, to zobaczmy na górze. Idziemy teraz na zasłużony odpoczynek. Chociaż może sobie zobaczmy tu. Jeszcze byśmy tutaj sobie zginęli. O, bandaże. Okej. W sumie pewnie... Ja nie musiałam nic robić, nawet skąd wiedziałam, że tutaj są. Jakieś buty. Ale mamy dobra. Chociaż teraz po tym ataku wilka to... Could end up being useful. Może będziemy musieli coś naprawić. Ale teraz idziemy spać. Chociaż może jeszcze tutaj zajrzymy. Nic nie ma. Ciekawego. I could use this. No, raczej nie. Okej. No. Idziemy spać. Okej, może jeszcze wypiję sobie herbatkę. Żeby się szybciej odnowiło zdrowie. Na stoliku jest, to nie musimy nawet robić. No to pijemy. I can use this later. Nie, teraz. Żadne later, teraz. Historia upadku, część trzecia. Niektórzy spośród tych, którzy zdecydowali się pozostać na wyspie, wyrazili niezadowolenie z powodu rosnącej zależności gospodarczej od kontynentu. Nie podobał im się także fakt rabunkowego wykorzystania wyspy Wielkiego Niedźwiedzia w roli źródła surowców. Podjęli więc starania mające na celu uzyskanie samowystarczalności. Na terenie wyspy zaczęły pojawiać się niewielkie lokalne inicjatywy związane z produkcją żywności. Upominały prowadzony w Wielkiej Brytanii i Kanadzie w czasach II wojny światowej program Victory Garden,
Zarówno pojedyncze osoby, jak i całe społeczności zajęły się produkcją żywności i energii. Niektóre z nich kierowały się motywacją polityczną lub ideologiczną. Nie były to jednak po prostu lokalne ogródki czy działania na niewielką skalę, które miały na celu zaspokojenie miejscowych potrzeb. Stanowiły akt buntu wobec okupowanych ich rzekomo zewnętrznych sił gospodarczych. Towarzystwo Historyczne Wielkiego Niedźwiedzia. Gasło na światło. No, ta lampa jednak jest niezawodna. O, myślałam, że masło się przesunęło. Już jesteśmy tak ranni, że już nawet ja mam zwidy. Okej, to idziemy spać. Gasimy światło. Akurat dzień się zaczyna, ale... No trudno. Mam nadzieję, że odzyskamy. O, świetnie. Mam pełne zdrowie. Ale zbliża się kolejna noc. I znowu może być... Boże. Może być nie za ciekawie. Okej, zjedzmy sobie masło. Po co się będzie marnować? Katalizator. This stuff will come in handy. Byliśmy jedna, już mamy trzy dodatkowe. Okej. Może coś zjemy. Czyżby na dworze była śnieżyca? Tak coś w dźwiękach. I zobaczmy, bo Will ciągle czuje się przeciążony. Musimy coś zostawić. Dobra, że nic. O właśnie, zapomniałam o ubraniach. Mamy nowe kaczki. Skarpety. I nawet rękawiczki, ale proszę, tutaj może naprawimy. Może później. Jeszcze chcę zobaczyć na dwór. Okej. Okay. Chyba trzeba zostawić tę koszulę. Jakbym to naprawiła, to by pewnie było lepsze. To się nam nie przyda. Okej, chyba coś jeszcze. Może co? Puszki. Teraz i nie. Przydadzą się. Może napełnijmy lampę. No, jeszcze zostało nam trochę. Wiem, że zostawię jeszcze te flary. Może zbierzmy to. Naprawmy.
Okej, udało się naprawić. Teraz możemy zobaczyć. Okej, no są lepsze. Ciężkie są, ale... O, nawet sporo. No, ale lepiej nas chronią. Ja sobie naprawnę. To też może coś naprawić. Już naprawię ten sweterek. Fajnie, złożę. Okej, załóżmy sobie. Zostawimy może. Albo oddamy traperowi. I to... To niepotrzebne. Chyba cały czas będziemy mieć to, że... Okej, to jeszcze karabin sobie zblokujmy. Gdzieś tam spadło. Ale jeszcze naprawnę go sobie. Zładuj. Będziemy czyścić. Weź nam już nie zacinał. Gdzie to czyści? Tylko 3%. No to się naczyścimy tego. Północy nam zejdzie na wyczyszczenie tego karabinu. W sumie nie wiem, jaki musi być wysoki poziom, aby mnie zacinał. Okej, to może ten ostatni raz. Chyba 70% wystarczy. Załadujmy. O, porządnie najedzony. No dobrze, będziemy mogli więcej dźwigać. Okej, to jeszcze podnieśmy ten, co nam spadł. Jeden nieszczęsny nabój. Napijmy się jeszcze. Chcę się jeszcze po tą linę. Okej, zabieramy. That'll come in handy. A już wszystko przeszukane. Nic przeszli nie ma. To już wszystko przeszukane. Chyba już żadnej karty, czekaj, wiadomości nie ma. No to idziemy.